Spotykamy się dzisiaj w Krakowie na konferencji harcmistrzowskiej Idea Stopnia, organizowanej wspólnie z Komisją Stopni Instruktorskiej przy Głównej Kwaterze i Chorągwiej w Krakowska jako gospodarz. Dwa dni, mam nadzieję, mile spędzone w instruktorskiej atmosferze, podczas których będziemy debatować, rozmawiać o tym, jak ważne w naszym życiu harcerskim i instruktorskim są stopnie. O historii tego stopnia, o tego, że potrzebujemy tych stopni w każdym momencie naszej, można powiedzieć, kariery instruktorskiej, naszej ścieżki instruktorskiej, bo stopnie nas rozwijają. Możemy się tu dzisiaj spotkać dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności i dzięki Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, który jest gospodarzem tego obiektu. Tak naprawdę ta konferencja, moim zdaniem, to jest taka próba powiedzenia sobie jeszcze raz, jak być dobrym instruktorem, tak? Jak zrobić z systemu stopni coś, co napędza naszą zmianę na lepsze, tak? Że będziemy inni, że przygotowujemy się do innych zadań i że jesteśmy bardziej dojrzali. I jak umiemy to kreować przy pomocy tego systemu i opiekuna próby, który jest naszym przewodnikiem w życiu. To jest, myślę, istota tej konferencji.